Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, możemy już wejść do świątyni Ashdodu, także chodźmy prosto do strażnika, żeby nas wpuścił na miejsce i zobaczymy, co nas będzie czekało w środku. Wpuść mnie do świątyni. Mam pozwolenie Almansora. Dobrze. Możesz wejść. Ale dla twojego dobra, to mam nadzieję, że godnie zachowasz się w świątyni. Dobra, nie martw się, gościu. No i teraz zobaczmy, co nas tutaj może czekać w środku. Są jakieś rzeczy. Czarnej pantery skóra. Kurde, wreszcie mamy dostęp do tego miejsca. To jest niemożliwe. To pewnie zamyka bramę z powrotem. Dobra, wojownik Beliara mnie nie zatrzymuje. Niemalże niemożliwe. Witaj. Czego chcesz od Sirkucha? Wynoś się. Nie chcę z tobą rozmawiać. No dobra, tylko wiesz co, ja ci ukradłam klucz do tych drzwi. Masz focha, że tu wchodzę? No, wynoś się! Dobra, masz. Także na razie tam nie będę wchodzić. Jak na razie to widzę, że ta świątynia dosyć taka jest drewniana. W sensie taka bardzo, nie wiem, pikselowata jak dla mnie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tak bardzo sterylnie wygląda, prawda? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej. Okay. Tu jest wojownik Beliara, który mnie nie zatrzymuje. Witam, ja. Aha, nowa twarz. Od niedawna tu, co? Zgadza się. Ja. Pozwól, że coś ci powiem, kolego. Jestem Hakam. Jestem zwierzchnikiem wojowników Beliara w Ashdodzie. Nawet czarni magowie słuchają moich rad. Więc uważaj na to, co tu będziesz robił. Mam cię na oku. Nie ufasz mi? Nie. A dlaczego miałbym? Jesteś tu obcy. Jak mogę zdobyć twoje zaufanie? To byłoby niezwykle trudne dla ciebie. W takim razie daj mi zadanie. Zapewniam, że będziesz ze mnie zadowolony. Więc chcesz coś dla mnie zrobić? Niech tak będzie. Mam dla ciebie pewne zadanie. Co mogę dla ciebie zrobić? Od wielu miesięcy, rabuś Temazou ze swoją bandą okrada nasze karawany. Za jego głowę wyznaczono 400 sztuk złota. Otrzymasz to złoto, jeśli uporasz się z tym problemem. Gdzie mogę znaleźć tego Temazou? Nie mam pojęcia, gdzie się ukrywa ten drań. W każdym razie, on nie mógł opuścić doliny Ashdodu. Rozprawiłem się z bandytami. A co z Temazou? Nie żyje. Rozprawiłem się z całą bandą. Wspaniale, jestem bardzo z ciebie zadowolony. Oto twoje 400 sztuk złota. Teraz mi ufasz. Jeszcze za wcześnie o tym mówić. Ale jeśli kilka razy udowodnisz nam swoją przydatność, to z pewnością zdobędziesz nasze zaufanie. Dobra, czyli na razie nic więcej. Mamy posąg Beliara. Zobaczmy. Tutaj są zwykłe pokoje, gdzie oni śpią. Paczka z bronią. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, biblioteka. Kolejne zamknięte przejścia. Jest ich coraz więcej. Dzień dobry. Tu jest Radomir. Masz goblinią jagodę. Tutaj mi się rzuciła w oczy. No, są. Mogę pulpit? Nie potrafię tego przeczytać. Aha, no to fajnie. Bardzo trudno będzie ukraść miksturę? No, nie wydaje mi się. Nie pokazuje mi, co ukradłam. Witam, mistrzu. Czy mogę wiedzieć, kim jesteś? Jestem Radomir, mag Beliara i alchemik. Czy możesz mnie uczyć alchemii? Co prawda, mógłbym cię dużo nauczyć o alchemii. Jesteś magiem Beliara, jak i ja. Oczywiście, mogę nauczać cię alchemii. Naucz mnie sztuki alchemii. Dobrze. Zaczniemy od podstaw.
Już to wiem. A zatem przejdźcie mi Greg od razu do rzeczy. Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Jest tego trochę, więc wybieraj. Okej, okay, no nic dla mnie raczej przydatnego. Co my tutaj mamy? Księga runiczna magów, czarnych magów 5. No jedną runiczną żeśmy zdobyli. Mikstura przemiany duszy. Okej. Okay. Są czarni magowie, którzy się na mnie gapią. Zróbmy save'a. Witaj, czcigodny mistrzu. Kim jesteś? Jestem Amru, naczelny strażnik świątyni w Ashdodzie. Chciałbym nauczyć się języka czarnych magów. Tak. I pewnie mam cię tego nauczyć, co? Tak. Czy możesz to uczynić, mistrzu? Oczywiście, że mogę. Ale w życiu nie ma nic za darmo. Czego potrzebujesz? Złota. Nie. Potrzebuję czegoś innego, czegoś znacznie cenniejszego i możesz to dla mnie zdobyć. Co to za sprawa? Smocza krew. Smocza krew. A gdzie ją zdobędę? To nie będzie trudne. Poinformowano mnie, że niedawno w jednej z jaskiń widziano prasmoka. Co to za prasmok? W przeciwieństwie do zwykłych smoków, prasmok to rodzaj zębacza. Różnica w tym, że on jest znacznie większy. I w jego żyłach płynie smocza krew. Tak. Przynieś mi ją, a wprowadzę cię w tajniki naszego pisma. Czy wiesz, w której jaskini przebywa ten prasmok? Niestety, już nie pamiętam, ale spytaj strażnika Sanchou, pilnującego wejścia do Ashdodu. On rozmawiał z tym, który przyniósł wiadomość o prasmoku. Zapewne wie, gdzie ta jaskinia z tym przerośniętym zębaczem. Dobra, ja mam dla niego smoczą krew, ale podobno nie warto jej oddawać. Lepiej... Bez właściwego klucza nigdy tego lepiej nie właśnie się wstrzymać i typowo zrobić to zadanie, nie? Tutaj mieliśmy tego alchemika, tak? Tak jest. Tu było wejście. No i co? I na razie to było na tyle w tym miejscu? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu jest hakam. No i tak i na razie nigdzie więcej tutaj nie zajdę. To by było na tyle z tej świątyni chwilowo. Dobra, mieliśmy do Sancha iść, tak? No to w takim razie żaden problem. Do doliny. I tutaj na górze, tym razem mam nadzieję, że się nie spierdzielę na dół. Uwaga tutaj, bo jest ten zakręt. No właśnie. Tutaj jest Sancho, tak? Skoro pilnuje wejścia do Ashdodu, no to rozumiem, że chodzi o niego. Zobaczmy. Daj mi informację. Przysyła mnie Amru. Powiedz mi, gdzie mogę znaleźć prasmoka? Prasmoka. Poczekaj, niech sobie przypomnę. Człowiek, który mi o nim mówił, twierdzi, że prasmok znajduje się w jakiejś jaskini. Ta jaskinia znajduje się gdzieś w górach, poniżej wieży strażniczej. Mam nadzieję, że to ci wystarczy. Nie potrafię nic więcej powiedzieć. No dobrze. Pod wieżą musi być jaskinia. Pewnie chodzi o wieżę strażników Beliara. Strażników, wojowników. Wojowników. Zawsze mi się to myli. Tutaj jakaś jaskinia pod... Znając życie, pewnie zejście jest gdzieś tutaj, nie? No jest zejście. Pod wieżą ma być. No, widać tam jakichś przeciwników. Tylko, że... Nie kojarzę żadnego wejścia. Jeżeli o to chodzi, nie? Jaskinia, gdzie by można było wejść pod spodem. No tu jest jakaś jaskinia. Ale to była ta jaskinia ze Skelronem, nie? No tak. No to przecież to nie jest ta jaskinia. Zresztą jakbyśmy sobie zerknęli na mapę, no to wieża wojowników Beliara jest w ogóle gdzie indziej, nie?
Dobra, to jeszcze raz. W takim razie wieża wojowników Beliara. Zobaczmy. Pod wieżą jakaś jaskinia. Może tu się jakoś wchodzi od strony ruin? No wątpię w to akurat bardzo. Ale kto wie? Nie wiem, no mamy te ruiny. Pod wieżą. Tam mieliśmy to zejście. A może jednak zejdziemy sobie tędy i zobaczymy? Kurde, no nie wiem, ale fajnie by było to zrobić. Ogólnie też powoli musimy się kierować, żeby robić zadania w Korinis, jeżeli chodzi o ten piąty rozdział. No bo tutaj już niewiele tak naprawdę mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o to miejsce w ogóle. Nie wiem, zobaczymy tutaj. No tam widziałam przeciwników pod spodem, tylko pytanie, jak tam się na przykład dostać mam, nie? Żeby być pod wieżą. Tam jest jakaś jaskinia, tylko czy to jest... Wiecie co? Tak na szybciutko. Bo nie chcę się już wracać. Zobaczmy na prędko, czy to o to chodzi. Tam też jest jakaś jaskinia. Czy to jest ta, którą ja wyszłam? Dobra, chodzi o tom chyba. Sorry, że się tutaj przyczytowałam, ale już... Ojojoj. Nie! Szybciej! Uf, dobrze się zablokował chłop. Bo byśmy mieli miazgę. Z dupy jesień średniowiecza by się zrobiła. To jest magmowy golem. O cholera, jasna. Jest silniejszy. No to solucja mnie oszukała, bo była wzmianka o ognistym golemie, a nie magmowym. Znaczy dobra, no z nich leci, wiecie. Śmieciuchu, ale chodź tu. Ja się nie będę w żadne kulki ognia z tobą bawić. Twoje. Dobra, ale to jest właśnie ta jaskinia. Ale mi dostałam kopniaka w głowę. Widzieliście to? O matko bosko. No przestań mi kopać, chłopie. Zgniecie mnie. O matko i córko, dobra. Jakoś to przeżyłam. Okej, teraz wypadałoby się wyleczyć czymś takim, nie wiem, większym może. A skąd ja mam eliksiry zręczności? Znaczy się jeden, nie wiem. Nie wiem, ale szykuje nam się dzisiaj fajny odcinek. Moi drodzy, w ogóle to jest setny odcinek z Gothica 2. Odyseja. Rozumiecie wy to? Ja tego nie rozumiem. Lekkich ran, średnich by mi się przydało, nie? O, średnie uleczenie. Mamy takie ładne na przykład. Dobra, myślę, że chwilowo nam to może wystarczyć. Nie wiem, czy tu będzie więcej golemów, więc chwilowo się przejdziemy. Nie, już się zaczynają smocze zębacze. Dobra. Na szczęście smoczy zębacz nie jest dla mnie żadnym problemem. W ogóle smocze zębacze bardzo mi się podobają, bardzo je lubię. Chociaż potrafią przysporzyć problemów. Ale uważam, że mają bardzo ładny design. No i najgorzej, że tam jest kolejny golem. Wiecie, no, a najgorsze jest to, że się po prostu nie obejdzie bez zmiany broni, nie? Co to jest? A to jadowity... Aha, bo to są te małe jadowite, tak.
One się po prostu mi powiększyły przez cheaty, także zróbmy zapis i zróbmy wczyt, żeby się zrobiły malutkie z powrotem. Bo nie powinny być takie duże. Tak jest. I jeszcze na szybko zobaczmy, czy ja mam jakąś, nie wiem, na przykład inną broń obuchową. Chyba nie. Wszystkie bronie cięte. No to jest najlepsze, jeżeli chodzi o obuch. Dobra, panie jadowity pająku. Dobra, bo smocze zębacze zdążą. Aha, one się biją między sobą. To słabo akurat. Czy mi się wydaje, czy ten pająk mi zksuł smoczego zębacza? Jakieś dziwne rzeczy się zadziały. W ogóle te smocze zębacze coś mają bardzo mało HP, nie? Tylko 240. Znaczy się... spoko w sumie. Ale mi się przed chwilą miałam takiego mindfucka, bo mi się wydawało, że golem zleciał na dół. O kurczę, nie spodziewałabym się tego. Chodź tu. O matko, nie, tylko mnie nie zrzuć. Dobra, na szczęście smoczego zębacza też da się tym bić. Ale jaja, nie? Po prostu mam mniejszy zasięg. I troszeczkę dłużej się bije. Ale na szczęście to jest jedyny problem. No nie! Kurde, Roland. Jak ty masz zamiar tak bić, to ja ci nie wróżę długiego życia, stary. Dobra. Zróbmy sobie kolejne miejsce w ekwipunku, bo gdzieś tu miałam duże uleczenie. Ono mi się teraz aktualnie bardziej przyda niż cokolwiek innego. Dobra, chwilowo nie będziemy zmieniać broni. No, zresztą już widać dlaczego. Wiecie, smoczy zębacz to tam git, nie? Gorzej będzie z tymi golemami, szczególnie jak stoją dwa obok siebie. No, ale to już było słabe. Okej, okay. Zginę jak spadnę na dół? Nie, przeżyłam. No okej. Okay. Ten golem spadł? Tak jest, chyba tak. Nie, nie strzelisz mi w pysk. Albo jednak strzelisz. Ajajaj. Kurde no, kto projektował te golemy? Ja wiem, że one mają niby mnie odpychać tym swoim ciepłem, ale ja nie chcę. Chodź tu, szmato. Chodź tu, bo nie mam siły. No nie rób mi tak, kurna. Spitol się. Dobra, no możemy być tutaj na dole, żaden problem. Byleby mieć święty spokój od tych golemiarzy. Dziadowskich. Ja nie potrzebuję ich więcej do szczęścia. Podobno na tego prasmoka może się przydać zwój zmniejszenia potwora. Ale to się akurat okaże.
Dobra, dostałam od gry bardzo dużo ładnych rzeczy. Kostur maga ognia mam. Ej, bardzo fajny kostur. To jest w ogóle chyba ten prasmog już, nie? Jest większy zdecydowanie od reszty. No, zresztą widać. No ale w sumie chyba go damy radę pokonać tak o, bez zmniejszenia. Ale zobaczymy za chwilę. Tak czy siak wygląda naprawdę fajnie. Halo? Okej, jesteś jednak duży, ci powiem. O matko, będzie ciężko. Ja jestem ciekawa, ile dostanę obrażeń od tego dziada. Znaczy w sumie... Prasmog musi być duży, no bo nie wyobrażam sobie, jakby nie był. Ej nie, on nie bije tak mocno. Stówę mi wziął. Ale kryt to tak słabo w niego wchodzi. Znaczy w sumie ma dobrą ochronę, nie? 1000 expo za takiego prasmoka. Smocza krew, pazury, dwa rogi, skóra gada i ten rzeczy. Dobra, jak dla mnie może być. Przyjemnie się walczyło. Całkiem. Ale bym nie pogardziła, jakbyśmy lepszą broń dostali na przykład. Zapas strzał. Eliksir siły, bardzo ładnie. Tarcza łowcy smoków. Hełm wojenny. O kurde, plus 18 do wszystkiego. Ej, naprawdę bardzo fajna tarcza. Ale fajnie wygląda. Ale raczej nie będę jej używać. Od razu eliksir do siły. I do ducha. I jeszcze zobaczymy ten hełmik. Aha, to jest ten hełm, dobra. Czyli to jest ten sam. Okej, co mam aktualnie na sobie? To, jak już widzicie, można go zdobyć tutaj za darmo. W tej oto jaskini. W sumie spoko. Dobra. Fajna jaskinia, w ogóle podoba mi się. W ogóle podoba mi się wątek, że walczyliśmy z prasmokiem. Znaczy trochę szkoda, że wyglądał jak zębacz. No ale wiecie. W sumie całkiem okej. No powiem tak, ja teraz stąd nie wyjdę, bo chciałabym expa tutaj zdobyć za resztę tych przeciwników. Co prawda dostanę wylewu, bijąc się z tymi golemami, ale niech już będzie, że się na to zgodzę. Zapis i lecimy. Czy ja dobrą broń założyłam? Tak. Chodź tu. Dobra, nawet jest ładnie. Gdzie mój kryt jest? No serio? Ej, to było bardzo słabe akurat. Dobra, no żadnej fajniejszej broni niestety gra mi nie dała. Szkoda. Ała, no! Ale hamuwa. Zginę. No serio? Ale to było dziadowskie. 7, 6, leczenie ciężkich ran poproszę od razu. Nawet mi to nie odnowiło full życia, nie? Tam pewnie golemów jest jeszcze więcej. Dobra, na razie są smocze zębacze. Problem tej obuchowej jest taki, że ona ma bardzo mały zasięg i to jest główny problem. Ale nie zależy mi aż tak bardzo na tym. W tym wypadku bardziej mi zależy na tym, żeby wykończyć po prostu to, co mogę i spadać stąd. Dobra, i tam został ten ognisty golem ostatni.
Zobaczmy, ile dostanę za niego expa. Mam na razie 95%. Dobra. I 96, cały 1%. Dobra, zmieniamy broń i lecimy do Ashdodu. Do Doliny Ashdod. Do obozu konkretniej. I możemy iść. Się człowiek namęczył i po co to wszystko było? Kurde, nie wiem, ale przynajmniej możemy się nauczyć tego języka, a jak już będziemy mogli, zresztą za chwilę możemy się nauczyć, bo punkty mam oczywiście w zapasie, to nam się to bardzo przyda. Przyniosłem smoczą krew. Bardzo dobrze. Dawaj ją tu. Teraz możesz mnie nauczyć czytania pisma czarnych magów. Mogę. Kiedy będziesz gotów, powiedz mi o tym. Naucz mnie języka czarnych magów. Zaczniemy od czegoś prostszego. Nauczę cię pisma adeptów. Tekst, który zawiera pismo adeptów, działa zgodnie z zasadą najprostszej magii. To jest tekst uczniów, którzy zgłębiają swoją wiedzę. Będziesz w stanie zrozumieć wiele tekstów, które tu znajdziesz. Idź i wypróbuj swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że nasze pisma nie są już dla ciebie niezrozumiałe. Naucz mnie język. Znasz już język adeptów. Teksty, napisane w języku magów, dotyczą tych zaklęć, które powinien opanować każdy wprawny mag. Idź i wypróbuj swoje. Naucz mnie je. Najwyższy stopień to język wybrańców Beliara, jak również najwyższych rangą magów Beliara i naprawdę jest bardzo trudny do zrozumienia. Ale z przyjemnością ci go pokażę. Ten język miał zamknąć dostęp amatorom do bardzo potężnych zaklęć. Każdy z tych tekstów jest prawdziwym skarbem, jeśli rozumie się jego znaczenie. Idź i wypróbuj swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że nasze pisma nie są już dla ciebie niezrozumiałe. Naucz mnie języka, nie mam już czego ciebie uczyć. Dobra, pięknie, zobaczmy wpis. Nareszcie rozumiem pismo, mam klucz do biblioteki. Z Almansorem mam porozmawiać. Dobra, nauka. Dobra, no to spróbujmy poczytać. I wejdziemy do biblioteki. Czytaj. Rozumiem. Okej, dzięki temu możemy w ogóle czytać te teksty. Dobrze, okej. Stół pisarski, to się tego nie czyta akurat. Czyli to jest głównie po to, żeby naszą wiedzę tutaj powiększyć. Jestem wtajemniczony. No świetnie. Tu możemy wejść? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tutaj możemy wejść? Nie. Ale możemy wejść do biblioteki. Tylko zanim, to jeszcze tutaj był jeden pulpit. Tak, Radomirze? Tak jest. Czytaj. Rozumiem. Super. I tutaj już nie było niczego. Księga mędrców jest u ciebie, zbiór wiedzy. Księga runiczna. Dobra, no pewnie będę musiała się tutaj udać później i pookradać, ale mamy wstęp do biblioteki. Almanach. Okej, otworzyłam sobie jakąś bramę. Tutaj coś mogę jeszcze kliknąć? Nie. Tam jest przycisk po drugiej stronie. Dobra, jest tu alchemiczny. Tutaj są menzurki, czyste kartki. Zobaczmy. Rozumiem. Zróbmy tak, otwórzmy sobie ten kufer. Lewo, lewo, lewo. Raz, dwa, trzy w lewo. Prawo, prawo. Lewo, lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo. Lewo, lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo. Klucz do drzwi, znaleziony w bibliotece. Dobra, czyli to się na pewno przyda. Otworzę któreś z tamtych drzwi na górze, znając życie. Tutaj. Okej, też możemy wejść. Dobra, na razie nie widzę innych przełączników. Przemiana w chrząszcza i w krwiopijce dostałam. Okej, już widzę, po co mi przemiana w chrząszcza. Dobra, to użyjmy jej od razu.
Przemiana w chrząszczyka. To sobie odczepimy na przykład piorun kulisty i przemiana w chrząszcza. Lecimy. Super. Tu możemy otworzyć. Którąś kratę otworzyłam. I tutaj też. Pulpicik. Czytamy. Rozumiem. I kuferek. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Złoto, kwarcet i siarka. Okej, teraz otworzyliśmy tu. Okej, tutaj pewnie dostałam po to właśnie krwiopijce, żeby tam wejść. Coś się otworzyło, chyba... O, tutaj. Dobra. Zbiór wiedzy. Czytaj. Rozumiem. I kuferek. Lewo, nie. Prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Nie. Prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Nie. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo. Syryjski olej znalazłam. Drugi syryjski olej. Czy jak to zrobię, to mi się zamknie krata? Tak jest, dobra. Czyli tego nie naciskamy. A to? Okej, to chyba ta się znowu też zamkła. Dobrze rozumiem? Tak. Dobra, dostałam zwój przemiany w krwiopijce. No, najwidoczniej potrzebuję go właśnie do tego miejsca, nie? Także odczepiamy chrząszczyka, bierzemy krwiopijce. W ogóle zróbmy tak. Ej, no ja zrozumiałam, że to tak ma wyglądać. Może jak się odczarujemy, to po drugiej stronie. To za daleko, stara księga. Dobra, czyli to nie do tego mi było. Ciekawe. No ale mi się wydaje, że powinno to tak właśnie zadziałać, że bierzemy sobie ten zwój i wchodzimy tędy, nie? Nie chciałabym pływać. Dobra, trzeba się wydostać, albo nie, wiecie co? Po prostu wczytamy sobie grę. No jak się nie będzie udawać, to trzeba będzie się Marvinem wydostać z wody. Tylko kurde, no, powiedziałabym, że ta krwiopijca ma tak zadziałać właśnie. No bo w chrząszcza to mi... Ja w ogóle mogę praktycznie się tam dostać. O matko i córko, dlaczego ja tu pływam? Nie chcę tu pływać. No w chrząszcza mi to nic nie da, bo chrząszcz się pojawi na dole. U dołu. Dobra, ale zanim będziemy tu jeszcze cudować, to zobaczmy, bo tutaj jest parę zamkniętych krat, nie? Jeszcze tu jest na przykład jedna zamknięta krata. A tu jest już wejście do biblioteki. Dobra, wiecie co, ta zagadka jest tutaj bardziej wymagająca, niż mi się wydawało. Ale wiecie co? Myślę, że na razie sobie to zostawimy, bo ja już tutaj dłuższy czas marnuję. Chodźmy na Albatrosa. Jestem ciekawa, czy o czymś mogę pogadać z Baldwinem. Byłem w świątyni Ashdodu. Bardzo dobrze, Paladynie. Co udało ci się ustalić? Kościani wojownicy są posłuszni nieumarłemu magowi, którego przywołali asasyni. Ten nieumarły mag ma podporządkować cały świat dla Beliara. Powinno się. Jakby orkowie to było mało. Musisz jak najszybciej odszukać tego nieumarłego maga i zniszczyć go z pomocą Innosa. Podejrzewam, że znajduje się w grobowcu, ale tam nie mogę się dostać. Więc musisz znaleźć sposób, aby to zrobić.
Inaczej wszyscy będziemy zgubieni. No i dobra, no i świetnie się dowiedziałam. Naprawdę dużo. No wiemy, że możemy, musimy do grobowca się dostać. Od trutka w ogóle. Czarny mag. Ta trucizna, no właśnie. Słyszę, może ten na R by nam pomógł. To by nam się bardzo przydało do życia. Tutaj się zaś nie przebiorę w tym miejscu. Bo by się właśnie, wiecie, przydało, nie? Czarny mag, no to świątynia aż do dół brzmi aż zbyt dobrze, nie? Chociaż wiecie co, mamy iść jeszcze do Almansora, nie? Z powrotem. To chodźmy. Co prawda wątpię, że to on, bo raczej takich rzeczy uczy ten na R, gościu, bo on jest alchemikiem. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Mogę o coś zapytać, mistrzu? Co chcesz wiedzieć? Nie potrzebuję jeszcze. Kainę twierdzi, że w szeregach magów toczy się spór. To prawda. Przecież w tej chwili istnieją dwie różne nauki o woli Beliara. Jedni mówią, że Ardas stał się awatarem Beliara po śmierci nieumarłego smoka. Drudzy twierdzą, łącznie z mistrzem Tartaronem, że Ardas w żaden sposób nie może nim być. Dlatego mistrz Tartaron podąża inną drogą, która prowadzi do dominacji Beliara. Inną drogą. Co właściwie chce osiągnąć. On już to osiągnął. Z pomocą czterech magów przywołał go. I byłem jednym z tych czterech magów. Którzy magowie pomagali Tartaronowi w rytuale. Oprócz mnie, był tam Amru, zwierzchnik świątyni. Charon, wysłannik Zubena z Ishatar, obecnie wraz z Tartaronem znajduje się w Ugarze. I Belacar, dowódca twierdzy Amarny. Kogo przywołał Tartaron? Skoro jesteś wiernym sługą Beliara, powiem ci. Podejrzewamy, że Ardas to tylko żałosny oszust, nadużywający mocy naszego władcy Beliara. Z tego powodu został przywołany Mściciel, żeby go zniszczyć. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Został przebudzony kamieniem duszy, który wchłonął w siebie moc pięciu wielkich magów i aurę zła. Oznacza to, że w kamieniu duszy zawarta jest część magicznych mocy Tartarona, Amru, Charona, Belacara i twoja, mistrzu Almansorze. I tak właśnie jest. Ale skąd wzięła się aura zła? Ponad 2000 lat temu, w Khorinis znajdował się potężny awatar władcy Beliara, wielki arcydemon. Pewnego razu, potężny wojownik Innosa pokonał go. Ale w orszaku tego wojownika znajdował się człowiek, którego przepełniała zawiść. Paladyn Rufus zazdrościł sukcesów wojownikom Innosa. Przez długi czas, Rufus był tajnym wyznawcą naszego Boga. Wziął kamień duszy arcydemona i ukrył w sekretnym miejscu. Ponieważ Beliar wyjawił mu, że ten kamień duszy jest częścią wielkiej magicznej mocy, którą mroczny Bóg przekazał arcydemonowi. I to jest aura zła. Tak. Za jego pomocą, niegdyś potężny mistrz czarnej magii, został przywrócony do życia. Wielki mag z zamierzchłej przeszłości. Beyelhantshar i jego wielka armia nieumarłych, podporządkuje cały świat Beliarowi i zniszczy wszystkich zwolenników Boga Innosa. Armia nieumarłych. Masz na myśli kościanych wojowników? Tak. Skąd wiesz o ich istnieniu? Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Nikt mi o tym nie mówi. Tartaron wysłał mnie do Skrona. Tak. Własne zdanie. No cóż, w takim razie widziałeś jednego z niezwyciężonych wojowników Beyelhantshara. Ale on... W tej chwili tylko kilku takich wojowników powstało ze swoich grobów. Ale z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Wszystko, co się słyszy. Gdzie znajduje się grobowiec Beyelhantshara? Niedaleko od Ashdodu jest wąwóz, a nad nim znajduje się duża jaskinia. Nie wiem, można być tego pewnie. Ale nie jest łatwo tam się dostać, więc nie radzę nikomu ryzykować i próbować przedostać się do grobowca. Aby dostać się do jaskini, trzeba znać działanie mechanizmu mostu. Oprócz tego, w kanionie aż roi się od stworów. Ale to nie wszystko. Nawet jeśli uda się komuś dostać do jaskini, to drzwi blokują wejście do grobowca. Aby je otworzyć, jest potrzebny specjalny klucz, przechowywany tu, w świątyni. Ale gdzie jest ukryty, tego ci nie powiem. Jak również o niebezpieczeństwach i tajemnicy grobowca też ci nie powiem. Mnie i tak nikt nie słucha. Ucz mnie. O, możemy się nauczyć tego, dobra. Dobra, czyli wszystko jasne, czyli pewnie w bibliotece właśnie się znajduje ten klucz.
Tak, odczytać stare kamienne tablice. To jest właśnie ten moment, kiedy możemy się nauczyć czytania języka. Chyba. Chociaż nie jestem pewna, bo jeszcze trzeba ruszyć wątek w Jarkendarze z widzącym i tak dalej, ale możliwe, że już możemy. Także spróbujmy. Myślę, że się przebierzemy i spróbujemy iść do koczowników, zapytać o to. Możliwe, że nam się to uda. Dzień dobry, witam. Możesz mnie nauczyć innych języków. Co? Chcesz nauczyć się języka pradawnego ludu? Wtedy nie będziesz musiał męczyć oczu tłumaczeniem kamiennych tabliczek. To znakomity pomysł. Chętnie podzielę się z tobą tą wiedzą. Naucz mnie pradawnego języka. No cóż, zaczniemy od czegoś prostego. Przede wszystkim zajmujemy się nauką języka wieśniaków. Na ogół, teksty napisane w języku wieśniaków są związane z naszym światem i z takimi pojęciami, jak praca, miłość, zdobywanie pożywienia. To podstawowy język miejski. Będziesz mógł przeczytać większość tekstów, które znajdziesz tutaj. Idź i wypróbuj swoją nową wiedzę. Ile ja mam jeszcze punktów nauki? Tylko 4. O kurde, ja byłam pewna, że mi punkty nie są do niczego potrzebne. A tutaj się wysyrałam dosłownie z punktów nauki. Dobra, to wiecie co, jeszcze mamy chwilę. Przebierzemy się jeszcze raz w pancerz asasyna. I teraz chciałabym się udać do... Jeszcze raz, tutaj obozu w dolinie. Chodźmy do świątyni. Bo ja odblokowałam sobie teraz wejście jeszcze inne, bo zdobyłam kluczyk. Tutaj co prawda wejść nie możemy, bo nas biją. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ale ja mam kluczyk jeszcze tutaj wyżej. A poza tym... Chcę spróbować pogadać sobie jeszcze z tym magiem, który... To jest Amru. Z tobą nie. Ale z tym drugim magiem potrzebuję. Tu jest biblioteka. Mamy oczywiście do niej klucz. Czarny mag, wojownik, czarny mag, wojownik. I teraz tak, tutaj mamy... Bez nie. Właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Mamy kluczyk tu. Jak to nie? To dokąd ja znalazłam klucz? Nie wiem, ale Radomir. Gdybyś mnie nauczył wydobywania tego... Kurde, no jesteś alchemikiem, nie nauczysz mnie tego? Poważnie? Ej, słabo, no byłam pewna, że mnie nauczy typ. Nie chce mnie tego uczyć. Do czego ja znalazłam klucz? Ja tutaj nigdzie nie mogę wejść. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tutaj nie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Kurde, ej, nie wiem teraz. To gra mnie teraz zrobiła, wiecie, w konia. Tutaj jeszcze mamy te rzeczy do pootwierania. Ja nie do końca wiem, jak otworzyć te pozostałe miejsca. Tam też da się jakoś dostać, bo widać po kuferku, że tam coś jest. Mamy tak naprawdę 2 dodatkowe zamknięte pomieszczenia. Pradawne kamienne tabliczki, tak. W ogóle w takim wypadku możemy sobie teraz przeczytać tabliczki, przynajmniej do jedyneczki, nie? Łucznictwo 1, proszę bardzo. Dwójeczka nie, trójeczka nie. Kusznictwo 1. Przeczytajmy to, co możemy. Kurde, tyle było czekania, nie? Do zręczności mam całe 2. Do żywotności mam więcej. Kurde, one dają tylko 5 zdrowia. To bardzo mało. W ogóle muszę sobie założyć z powrotem mój amulet, który mam do życia, bo nie noszę go ostatnio. Dobra, więcej. Do broni jednoręcznej. I do siły również mamy 1 całą. No i tyle na razie. A jeszcze broń dwuręczna.
Kurde, no. Słabo, naprawdę. Byłam pewna, że zrobimy więcej. Ale szczerze mówiąc, jak tak patrzę na ten dziennik, no to powinniśmy wrócić na Korinis faktycznie. Tylko wiecie co, ja sobie przeczytam, co z tą odtrutką. Bo coś mi nie pasuje. Potężną broń możemy już robić, tylko że tam poszukiwacze stanowią bardzo duży kłopot. No ale możliwe, że udałoby nam się to zrobić dalej. Tajemniczą jaskinię. My możemy to zrobić, bo okazuje się, że boski artefakt nie jest powiązany z końcem gry. Także w sumie moglibyśmy tam wejść. Podobno jest dużo ożywieńców. No ale quest to quest, prawda? Droga do Górniczej Doliny. To w ogóle w 6 rozdziale dopiero możemy robić. Orkowie w Warancie. Tajemnicza, tak, to już mówiłam. Te zadania na razie nie. Jeszcze na szybko pójdziemy się przejść, zobaczyć, czy mogę okraść Tartarona. Bo to jest taka rzecz, której mi bardzo brakuje, że nawet sobie nie wyobrażacie. Przez to nie możemy się dostać za przełęcz, a dobrze by było się tam dostać. I nie wiem, dlaczego gra mi nie daje jeszcze takiej opcji. W ogóle Tartarona już tutaj nie ma. Dobra, moi drodzy, w takim razie zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. No, w kolejnym odcinku mamy sporo możliwości, także zobaczymy, czym się będę zajmować. Cześć!